przepraszam, znalazłam taką kreację. Czy wydaje się pani, że byłaby dla mnie stosowna? A na jaką okazję pani chce ją włożyć? To by była romantyczna kolacja z moim ukochanym. Myślę, że jest jak najbardziej stosowna, tylko pytanie, czy pani by się w niej dobrze czuła, bo ja panią odbieram jako osobę nieśmiałą i dziewczęcą. A to jest sukienka raczej dla dość pewnej siebie kobiety. To w takim razie, co mogłaby mi pani polecić na tą wyjątkową okazję? Sądzę, żeby pani wyglądała ślicznie, tylko pytanie, jakby się pani w niej czuła. Czy nie czułaby się pani przebrana po prostu kimś innym? Mogę zaproponować jeszcze taką sukienkę, która jest trochę taka bardziej romantyczna i wydaje mi się, bardziej by do pani pasowała. I może coś takiego, chociaż nie wiem, czy to kolorystycznie by z panią dobrze grało, bo to jest raczej taka bardziej przez tę bladość i pastelowość suknia dla blondynki i coś takiego, co już jest na wielką galę. Więc może trochę za bardzo strojne, jak na kolację przy świecach, ale myślę, że godne przemyślenia, jeśli już na przykład będzie ślub cywilny. Savoir-vivre w ubiorze. Co to w ogóle dla nas dzisiaj znaczy? Najlepiej byłoby przyjrzeć się takim okolicznościom, w których rzeczywiście te zasady dobrego wychowania poświadczone przez odpowiedni ubiór obowiązują. To są przede wszystkim uroczystości różnego rodzaju, a więc na przykład ślub. W tradycji nie tylko polskiej, ale i europejskiej najważniejsze dla ślubnej ceremonii jest dla widzów na zewnątrz ubranie panny młodej, suknia ślubna, która przez wiele, wiele dziesięcioleci, bo bynajmniej nie zawsze, była śnieżno-biała. Biel podkreślała niewinność, podkreślała właśnie to, że panna młoda jest osobą najważniejszą. Druhna nie powinna swoją kreacją przyćmiewać panny młodej i także zaproszeni goście powinni jej dać w tym względzie pierwszeństwo. Przestrzegana jest też od wielu lat stosowana zasada, że na ślubach panie nie powinny się pojawiać w ubraniach koloru czarnego. Czerń kojarzy nam się z zupełnie innymi okolicznościami i przy ślubie nie powinno jej być. Ta właśnie chęć podobania się jest chyba wyróżnikiem mody europejskiej, mody zachodu, bo piękne stroje europejskie mają to do siebie, że do objawienia swojej urody potrzebują człowieka. Tutaj może pokażę coś, co jest odpowiednie, przypuszczam, na ślub, niekoniecznie własny, ale taka Jacqueline Kennedy, jedwabna. Ten materiał jest w dotyku fantastyczny, bo to jest taka surówka jedwabna. Chciałbym powiedzieć jeszcze o takim aspekcie bardzo silnej pruderii, która bardzo łatwo kotwiczy się w stroju. Ja myślę, że strój jest pewną formą ekstrapolacji pruderii, czyli jednym słowem manifestujemy chętnie naszą pruderyjność za pomocą stroju. Tu są wieczorowe rzeczy, które są w większości czarne, ponieważ jakoś tak się utarło, że kobiety noszą czarne rzeczy na wieczór. A to jest coś, co może być zarówno wieczorowe, jak i plażowe, na przykład włożone na kostium kąpielowy albo na jakąś wieczorową sukienkę. Dodaje jej takiego młodzieżowego wdzięku.
Mamy żakiet, który jest naszym czarnym krukiem. To jest żakiet Cerutiego. Zawsze modny, zawsze wspaniały i pięknie wygląda na gołe ciało. Jak u większości wielkich projektantów, wspaniale uszyty, w związku z tym naprawdę na kobiecie wygląda znacznie lepiej niż na wieszaku. Nie mam tylu garniturów, żeby przebierać na przykład w kolorach. Do każdej uroczystości jakiś wybrany garnitur, ale staram się jakoś dobierać stosownie. Te właśnie konwencjonalne zasady, które zwłaszcza młodzieży wydaje się, że no dobrze obowiązują na ślubie, na pogrzebie, na oficjalnym przyjęciu, od lat 90. zaczęły na wzór zachodni także obowiązywać w miejscu pracy. Zwłaszcza w instytucjach, które no, wszelkimi możliwymi, również wizualnymi sposobami chcą potwierdzić swoją solidność, swoją doskonałość, swoją odpowiedzialność. Trzeba wyraźnie powiedzieć sobie, że istnieje protokół dyplomatyczny i w ramach tegoż protokołu pewne zasady savoir-vivre. Oczywiście. I tego nie można ruszyć z definicji. Tu są pewne kanony bardzo ścisłe, niezmienialne tak naprawdę. Istnieje kanon okazjonalny, typu na przykład Wall Street. Bardzo sztywny kanon, który zawiera się w kolorach typu właśnie czerń czy ciemny granat. To w pewnym sensie jest związane z psychiczną formą oddziaływania ludzi, dlatego że tego typu kolory kojarzą się z drogimi tkaninami. Kwestia poczucia estetyki. No, jedni jakoś no, przywiązują do tego wagę, inni, innym jest obojętne, ale jednak no, chcemy w środowisku, w otoczeniu być właśnie tym schludnym, przyzwoitym, na czystym. Na poziomie to daje pewien komfort psychiczny, jeżeli człowiek jest no, odpowiednio ubrany i słucha no, przepięknej muzyki, czy ogląda właśnie jakiś przepiękny teatr. Jest taki proces, który obserwujemy w odniesieniu do różnych sztuk odzieży także i dzisiaj, że to, co rozpoczynało jako rzecz taka nieformalna, niezobowiązująca, stopniowo staje się dopuszczalne na coraz bardziej formalne okoliczności. Tak właśnie było z frakiem, który początkowo w ogóle był podstawą takiej normalnej męskiej garderoby, ale od połowy XIX wieku został jakby wycofany tylko do garderoby wieczorowej, do stroju wieczorowego i to w jego najbardziej uroczystej wersji. Mało kto wie, że garnitur, kiedy się około połowy XIX wieku pojawił, to było jak dzisiejsze dżinsy. To był ubiór, który mężczyzna odważał się założyć tylko na wsi i u siebie w domu. Natomiast z czasem zaczęło być dopuszczalne używanie tego ubioru w mieście, a wkrótce także w normalnych okolicznościach biznesowych, jeżeli można tak powiedzieć. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, co jest elementem wspólnym w bardzo różnych systemach savoir-vivre na całym świecie. Co stanowi pewną wspólną cechę, która powoduje, że możemy kogoś urazić lub też nie? Czy istnieją sztywne zasady? Ja myślę, że udało mi się odkryć jedną wspólną cechę, której bezwzględnie należy przestrzegać. Strój, nieważne, czy jest elegancki, czy jest dopasowany do danego kanonu, umówmy się, to jest kwestia wyłącznie umowy. Albo lokalnego środowiska, albo umowy, która zasięgiem obejmuje cały kraj. Natomiast istotne jest to, żeby strój był czysty. Są pewne, no nie wiem, kanony, zasady, to każdy wpaja dziecku sam, według siebie. To chyba rodzice zwracali bardziej uwagę młodzieżu, że należy również w pewnych miejscach no, odpowiednio być ubranym. Tak, dużo zależy od wychowania w domu, w rodzinie.
kłopot, no jak się ubrać na przyjęcie. Z kłopotu tego potrafią nas wyrwać dokładnie określone na zaproszeniu reguły. Parę lat temu dostałem zaproszenie od pani Jolanty Kwaśniewskiej na wieczór choinkę z artystami do zachęty. Zastanawiałem się długo nad tym, jak dobrać swój strój. Pomyślałem sobie, że przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż będą artyści. A zatem założyłem wdzianko meksykańskie, bardzo artystyczne. Proszę sobie wyobrazić, jak się czułem w gronie około 250 osób, gdzie wszyscy byli w kanonie Wall Street. Należy się wtedy bezwzględnie, w myśl właśnie protokołu dyplomatycznego i dobrych manier, do tego dostosować. Jeżeli ubiór popołudniowy, na przykład na koktajl o godzinie 5 czy 6, panie mogą sobie pozwolić na bardziej indywidualne, swobodne kreacje. Panowie najczęściej występują w garniturach, ale już wieczór, obiad wydawany wieczorem, przyjęcie po spektaklu w operze na przykład, wymaga stricte wieczorowego stroju. Czyli dla pań pożądana długa suknia, dla panów no, albo bardzo dobrej jakości ciemny garnitur, ale też przy niektórych imprezach tego typu jest wyraźnie zaznaczone, że panowie powinni się pokazać we fraku albo co najmniej w smokingu. Torebka wizytowa bądź balowa to też jest różnica, bo torebka balowa to jest to torebka, do której wchodzi tylko pomadka i chusteczka i nic więcej. Natomiast do wizytowej torebki można już włożyć telefon komórkowy czy jakiś dokument, czy klucze chociażby, więc to są jak gdyby zupełnie inne torby. Początek trzeciej Rzeczypospolitej, przełom lat 80. i 90., nowe warunki polityczne, jeszcze bardzo trudne warunki bytowe, ale właściwie pełna wolność. Można sobie wybierać, co się chce. Można oglądać zagraniczne żurnale. W telewizji pojawiają się sprawozdania z pokazów od couture w Paryżu, z tego, co się dzieje w Londynie, z tego, co się dzieje w Nowym Jorku. Pomysł sklepu powstał z babskich wieczorów, to znaczy wieczory babskie nasze wyglądały tak, że umawiałyśmy się u jednej z koleżanek i w pewnym momencie otwierała się szafa i mówiło się okej, dobra, w tym nie chodzę. Jakieś tam wymiany, potem się zrobiło tak, że rzeczy lądowały, wszystkie przyjeżdżałyśmy z rzeczami, wieszałyśmy je na jednym wieszaku i mogłyśmy się wymieniać w ten sposób. No i spotkałyśmy się z takimi opowieściami, że ktoś tam oddał jakieś super rzeczy, bo nie wiedział, co z nimi zrobić i to było zupełnie niedocenione, darczyńca wyrzucił to. No i pałając oburzeniem, dlaczego właśnie tak się stało, wpadłyśmy na pomysł, żeby zrobić sklep, który będzie pośredniczył w tym procederze ewentualnego oddawania rzeczy albo wymieniania. W mentalnościach zaściankowych, do których się niewątpliwie zaliczamy, jest taka ślepa wiara w magię stroju, jakoby on mógł nas zmienić psychicznie. Nie należy demonizować, nie przesadzajmy także. To nie jest tak, że od stroju wszystko zależy. Można nawet mając niewłaściwy strój, kompensować swoim zachowaniem te braki. Powiedział kiedyś Wokulski w Lalce Bolesława Prusa: nie bądźmy niewolnikami etykiety.